Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek z grą Wiedźmin 3. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy fabułę związaną z nurtem głównym. Dostaliśmy się do Velen, tutaj mamy spotkać się z łącznikiem nilfgaardzkim i dowiedzieć się co dalej w kwestii poszukiwania Ciri. Zachęcam was serdecznie do dawania łapy w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału, a gdy wbijemy 4000 subików, to pojawi się konkurs z fajnymi nagrodami. Tyle tytułem wstępu, życzę wam miłego oglądania, no i jedziemy! Just make it quick, Geralt. What the... What are you doing? Killing monsters. Jest karczma. Teraz trzeba znaleźć tego nilfgaardzkiego łącznika. Gdzie on tu może być? Ale trzeba będzie pogadać z kaczmarzem. Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Ktoś przyjechał. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Nieproszeni goście? Co to za jedni? Karczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. Te! Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Ty kurwa głuchy jesteś? Dowcipnij się. Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? Ojej. Rożą Wiedźminowi. Wiedźmin. Pytałeś, po co mi dwa miecze. Jeden na potwora, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego. Jeżeli was to interesuje. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trędowaty. Widziałem kiedyś jednego. Pół tuzina ludzi wyrżnął. Krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. Chodzę do chałupy, a tam stoi wsiok ze swoim synem. Coś ładny pachołek, myślę sobie. Córkę pewnie ukrył. Zawsze je zdążą pochować, kurde. Dureń myślał, że mnie przechytrzy. Dzięki, panie, żeście nie wszczęli burdy z tymi ordyńcami. Nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Chcecie się, panie, zatrzymać w moim zajeździe? Nie. A. Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Hendrik. Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali, nie wiem. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. No to musimy udać się do wsi Wrzosowa.
chyba się wieprza. To łgarstwo, panie. Ano, przekonałeś się. Jakiś to? Wiem, że masz młodą córkę, dziadu. Szukaj, gdzie chce. Kiedyś nie zdążysz jej ukryć. Słyszysz, dziadu? I będziesz patrzył, jak rżnie ją cały oddział. To jest wszystko, co macie. Wszystko przysięgam wam na grób dziecko, panie. Macie tu na rzecz. Dzięki wam, panie. Jak zdechniecie z głodu, nikomu się na nic nie zdacie. No już, już. Jedziemy! Nasza dzielna płotka sobie bardzo dobrze radzi, jak zwykle. Niejedno przeżyła, niejedno widziała. Co tu się dzieje? Bandyci. Zabijaj ludzi. Aha. No, czarownik. I zaraz tu posieka głupki. O, marzyciel jakiś się trafił. Erotomar marzyciel. Uważać. Wyrwać mu jajca. Bardzo szybko. Wracam do... Dobra, zbieramy trochę sobie tutaj rzeczy. Za wiele ciekawych rzeczy nie było, ale... Nami ubiliśmy jakichś bandytów. Naprzód! Będę musiał w ogóle zrobić coś, żeby sobie ekwipunek poprawić. Podrasować, jakiś lepszy znaleźć. Nie przydało. Ten, co mam, na razie jest bardzo kiepski. Tam? Nie dajcie mu odetchnąć! Kupą go, chłopaki, kupą! Oh!
Oj, trzeba by nie miesz naprawić. Jakiegoś kowala znaleźć. Hej! Zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy. I ta mgła. Oho. Precz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Co tu się stało? Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło. A blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, to nawet żab nie słychać. Aha, dziki gon. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. Wspaniale. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, obyś odnalazł spokój. Trochę to sobie pozwiedzamy. Nie, tak, potrzebujesz klucza. Aha. Wokół odcisków stóp ślady lodu. Czyżby? Torturowali go. Może coś przeoczyli.
Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Co my tu mamy? Ciekawe. Zaginiona Tamara Stenger, córka krwawego barona, mogła zostać uprowadzona. Za jej odnalezienie lub informację o miejscu pobytu czeka wysoka nagroda. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige, widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska Podgaje. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie, chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Zaraza. Oh. O, i to są te notatki Hendrika, dobra. Polowanie na czarownicę. Albo też... Krwawy baron. No najpierw powinniśmy udać się do czarownicy. Przydałby się też jakiś kurczę kowal, który by mi naprawił ten mój miecz. Tutaj żadnego nie ma. Ewentualnie mogę pojechać wpierw do kasztelu.
Jest bliżej. I tam na pewno będzie jakiś koleś, który będzie w stanie naprawić. No właśnie. Mój miecz. A muszę się najpierw płynek zatroszczyć. Więc niechętnie, ale jednak najpierw to szczęściowo ruszymy zadanie z Baronem. Hej! Tam też jest schowek, startuje na mapie, więc też będzie jakieś miejsce wypadowe dla nas. Tym się później zajmę. O, mój miecz już ledwo dyszy, że tak powiem. Nie chcę go całkiem niszczyć. I jesteśmy. Kopnąć się w żyć! No, no. Blady jesteś jak gówno wsi. No da jak fiu. O, jakiś kupiec. Gorzałki chcesz kupić, chudego sera? Niewiele mam na składzie, ale nikt nie wybrzydza. Pokaż mi swoje towary. Ej, niepotrzebne rzeczy trzeba posprzedawać. Trzeba też się nie poprzebierać. A tu nic ciekawszego widzę nie ma niestety. Była gdzieś taka opcja, nie mogę jej teraz znaleźć, że od razu można sprzedać wszystkie rupiecie. Ejku, trofea mi są niepotrzebne. Aha. Jak chcę odkupić, to muszę zapłacić sporo. To nie był dobry biznes.
Okej. Bywaj. Moi drodzy widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do subowania tego kanału. A gdy wbijemy 4000 subików, to powiem się konkurs ze fajnymi nagrodami. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!